Witam wszystkich z powrotem na kanale. Moi drodzy, 37. odcinek WOT, czyli wiadomości o tankach, lub wszystko o tankach, jak to woli. Jest trochę rzeczy do omówienia. Wczoraj nie robiłem odcinka Tank Express, ponieważ tak naprawdę były tylko dwie wiadomości do omówienia, więc przejdziemy przez to sobie dość szybko. No, i trochę mnie nie było, ale dlatego, że miałem urlop i postanowiłem zrobić sobie wolne od WOTA również. Może nie od samego grania, gdzieś tam wieczorami sobie pograłem, natomiast od robienia filmów, mam nadzieję, mi to wybaczycie. Ale urlop jest po to, żeby sobie wypoczywać, a nie wkurzać się. A czasami tak właśnie w tej naszej grze bywa. Dobrze, przechodząc do tematu, ukazało się kilka artykułów, więc od ostatniego odcinka WOT tutaj. Mamy kilka artykułów. To jest pierwszy z nich, czyli jak grać na mapie Himmelsdorf. Myślę, że tę mapę każdy dość dobrze zna, i tutaj jest taki poradnik, jak na tej mapie grać. Mamy On Track, czyli będziemy mogli szybciej sobie wygrindować pojazd Testo LT, czyli tak zwanego placka, naleśnika. Jest to light nacji radzieckiej, poziomu oczywiście 10. Tygodniowe overview. Czyli to co nas czeka w tym tygodniu, począwszy od dnia dzisiejszego. No i oczywiście tydzień bez premki, tygodniem straconym, więc jak żeby inaczej. Oto i jest nowa premka. Oroci, Oni, tak się nazywa ten czołg. Czy jest fajny, czy warto sobie w ogóle tym głowę zawracać, czy nie. To wszystko tutaj Wam opowiem w tym odcinku. Dobrze, przechodząc od, do, od pierwszego artykułu, zaczynając od tego artykułu. Tutaj jest oczywiście, jak grać na mapie Himmelsdorf. Słuchajcie, nie będę się wgryzał w szczegóły. Mapę Himmelsdorf myślę, każdy już dobrze zna. Jest to charakterystyczna mapa, moim zdaniem nie dla wszystkich pojazdów. Na pewno artylerie tutaj mają bardzo pod górę, oraz lighty też się muszą nieźle nagimnastykować, żeby coś z tej mapy wyciągnąć. I tu oczywiście są. Mądre głowy nam rozrysowały, jak, gdzie tutaj batalie przebiegają, jak tutaj się powinny poszczególne pojazdy rozjechać. Słuchajcie, tak jak mówię, w każdym odcinku, podczas omawiania tego typu overview, czyli takiego poradnika do map, po prostu teoria teorią, a praktyka praktykom. Sami wiecie, tutaj na przykład macie rozrysowany rozjazd dla czołgów ciężkich, oczywiście ta podzamkowa, czyli tak zwany banan. Oczywiście góra, coś wieżowego w miarę mobilnego, żeby się dostało na tą górę w miarę szybko. A sami wiecie, że czasami możecie spotkać stado czołgów ciężkich, na przykład na torach, i nie ma w tym nic dziwnego, więc tutaj kolej jest na pojazdy. Oczywiście, co to są medy? Oczywiście, medy, jako że to są pojazdy wszechstronne, również te wszystkie ogniska zapane tutaj, medami, że tak powiem, można zagrać. Lighty jeśli chodzi o lighty, no to jak widzicie, spot czyli generalnie tory, środek i góra na szybkiego spota. Niszczyciele czołgów, miejscówki, w których mają przestrzał, w których się można ustawić, żeby coś z tej gry, że tak powiem, wynieść. Czyli zadać jakieś obrażenia, no i oczywiście spoty dla art tutaj po rogach generalnie się ustawiają. No i słuchajcie, tyle jeśli chodzi o poradnik, nie będziemy tutaj się zagłębiać w szczegóły, co robić, czego nie robić. Bo tak czy owak spotkacie pewnie tak jak ja spotykam nieraz w bitwach takich geniuszy, którzy po prostu jadąc czołgiem się dziwicie, co on tutaj może robić. Sam pamiętam a propos Himmelsdorfa, to mi utkwiło w pamięci. Chyba Arte spotkałem tutaj na, na tym spocie, więc jak się domyślacie długo nie pożyła. Ponieważ wszystko, co przejeżdżało tędy, po prostu ściągnęło Arte. Więc różne, różne są przypadki w naszej grze, ale to wiadomo nie o dziś. Dobrze, przechodząc do kolejnego artykułu, zamkniemy sobie ten. Jest oczywiście OnTrack do Testo LT. Bardzo fajny light. Słuchajcie, tak naprawdę chyba najbardziej lubię grać z lightów tym lightem. Może jeszcze jednym. Metalem, tą dziesiątką niemiecką, ale tym chyba najbardziej lubię, dlatego że on potrafi naprawdę nieźle odbić nie, wspomina, nie już pomijając jego inne atrybuty jak mobilność i dość niezłe dobrze, więc od dzisiaj do 5 lipca mamy OnChuck, czyli zdobywamy 25% więcej EXPA i będziemy mogli zakupić pojazdy grindując w zniżce 50% w od poziomu 3 do 6 włącznie, natomiast zniżka 30% od poziomu 7 do 10 włącznie, są to oczywiście, oczywiście wszystkie pojazdy drzewkowe więc grindując zdobywamy więcej expa, a jak odblokujemy jakiś czołg to go wtedy taniej kupujemy bardzo fajnie, że takie coś robią, dlatego że no, nie wszyscy mają wszystkie dziesiątki odblokowane i zawsze gdzieś to jest jakaś zachęta Dobrze, kolejny artykuł, który się ukazał to jest oczywiście takie tygodniowe Overview, ale tym razem zostawimy sobie to na koniec, przejdziemy sobie tutaj do Orochi Oni, Uwolnij Bestię, no zobaczymy, słuchajcie, ja pamiętam, ja uwolniłem ostatnio Bestię, ja grindowałem na Zimnej Wojnie linię prowadzącą do Challengera, odblokowałem sobie Conquerora, i uwolniłem wtedy bestię, ponieważ miałem ochotę rzucić moim naprawdę dobrym kontrolerem o ścianę. Ponieważ nie dało się tym grać. 35 km na godzinę w realiach zimnej wojny to jest po prostu porażka. I przyznaję się bez bicia, jak od początku całą linię grindowałem. Nie wydałem ani jednej sztuki złota na przepalenie. Tak konkurora w połowie przepaliłem, bo już nie mogłem tym grać. Po prostu za wolny czołgi. Moim zdaniem się kompletnie nie nadaje w tamte realia, o ile tutaj u nas w trybie II wojny jest to świetny pojazd, natomiast tam niekoniecznie. Dobrze, przechodząc do tej premki, więc nowa premka, poziom 8, oczywiście nazja japońska jak się domyślacie. I powiem Wam tak, jak zobaczyłem ten czołg i zobaczyłem jego parametry to się trochę zdziwiłem. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy taki wolny czołg będzie miał sens w trybie II wojny. W trybie zimnej na pewno by nie miał, natomiast w tym trybie już wydaje mi się też nie ma takiego sensu. Będzie, gdyby może miał losowania tylko i wyłącznie na swoim cierze, czyli do ósemek, być może dawałby radę. Natomiast na dziesiątkach będzie to, podejrzewam, kolejna góra darmowego HP przemierzająca mapę. No, i tutaj dziesiątki będą miały na pewno ubaw, jeżeli wyjadą i zobaczą taką niespodziankę w postaci tego oto pojazdu. Dlaczego? Już Wam odpowiadam na to. Przejdziemy sobie do jego parametrów. Tak wygląda ten pojazd. Dwa działa są do dyspozycji. Jedno jest rolowe. Dobrze, zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów, tutaj akurat zobaczcie: jest pancerz. No, pancerz, oczywiście, czerwono tutaj nic nie wejdzie, ale słuchajcie, to czerwono ten czerwony kolor oznacza tutaj 231, plus, czyli yy, będzie miał 231 mm i więcej. Słuchajcie, czy jest to dużo na dziesiątkach? Nie, na dziewiątkach również nie. A czy wobec tego jest to dużo na ósemkach? Słuchajcie, też niekoniecznie. Są ósemki, które naprawdę mają niezłe wartości penetracji, więc na pewno nie będzie najmniejszego problemu, żeby ten pojazd przebijać. Pewnie zdarzą się jakieś strzały, które gdzieś tam zrykoszytuje ten pojazd. Nie mówię, że wszystko będzie wchodzić, natomiast no, to nie jest wartość, która powstrzyma przeciwnika. Tak wygląda ten pojazd. Takie po prostu oni premium, krótko mówiąc. Dobrze, przechodząc do jego parametrów. Matchmaking, jak widzicie, do tieru 10 już od dawien dawna mówiłem, że jest to bezsens totalny, dlatego że będziemy mięskiem armatnim i generalnie uważam, że nie ma sensu. No ale słuchajcie, ukazał się, więc sobie go omówimy. 20% EXPA posiada ten pojazd takie bonusy 20% do EXPA, 35% do srebra i punktu wytrzymałości on posiada 1600. Słuchajcie, tu gdzieś wcześniej jak czytałem to oczywiście powiedzieli, że on dysponuje dużą ilością, no właśnie dużą ilością HP i będzie takim solidnym wsparciem jeśli chodzi o, o frontline, czyli o tą, ten atak i, i, i będzie powstrzymywał po prostu pociski nadlatujące. Wiecie co, przy tej ilości Hubsa 1600 to nie jest nie wiem, 2000 na ósemkach nagle, żeby można powiedzieć, że to jest solidna porcja punktów HP. Jest to taki standard. Pewnie są pojazdy, które mają mniej, są pojazdy, które mają więcej. Nie sprawdzałem tego, ale 1600, słuchajcie, no szanujmy się trochę. Dobrze, jeśli chodzi o silnik 1200 koni mechanicznych, to jest fajna wartość, natomiast współczynnik, pewnie jest to niesamowicie ciężka maszyna, bo współczynnik koni na tonę to jest zaledwie 11,8, czyli niecałe 12 Konia na tonę. A co za tym idzie, zobaczcie prędkość maksymalna tego pojazdu to jest 25 km na godzinę. Czyli wyobraźcie sobie taki pojazd wylosowany na jakiejś dużej mapie, nie wiem nawet na prochorowce czy, czy na Westfield czy na malinówce. No, będzie, będzie ciężko tym pojazdem cokolwiek sensownego zrobić, lub nawet dojechać na miejsce za jakiś budynek, żeby się schować. Ponieważ przy 25 km na godzinę. A wiecie, jakie są rozgrywki czasami dynamiczne. Lighty, które są przepotężne, bardzo szybko jeżdżą, bardzo dobrego spota, mają dostaniemy spota i zejdziemy zanim doj dojedziemy do jakiejkolwiek kryjówki. Prędkość cofania 10 km na godzinę. Jeśli chodzi o obrót podwozia, to jest 18 stopni na sekundę. Bardzo kiepsko, także nie dość, że wielki to jeszcze mułowaty zasięg spota 360 metrów, taki standard zasięg radia 550 metrów. Dwa działka mamy, jedno mamy 10 cm, czyli 100 mm i tutaj mamy parametry takie 19 mamy stopni na sekundę obrót wieży. Jeśli chodzi o opuszczanie działa 10 stopni, o podnoszenie to jest 20 stopni. O wychyły działa e, minus 180 stopni, czyli e, w jedną i w drugą stronę. Penetracja 215 na podstawie, 253 na godzie i 53 na burzakach. E, dobrze, że chociaż 250 e, przekroczyło tą taką barierę, mm, no nie wiem. E, jeśli chodzi o uszkodzenia, to jest 330 na strzał. E, czas kupiania 2,6 sekundy. Celność 0,39. I strzałów na minutę mamy 6,67 bez żadnych bajerów. Przeładunek 9 sekund bez żadnych racji, bez żadnego sprzętu. Także tutaj akurat nie ma tragedii. Wyliczony DPM jest czyli damage per minute na poziomie 2201 punktów HP. Jeśli chodzi o ile pocisków, pojemność magazynu amunicji, ile pocisków zabiera ten pojazd to jest 100 pocisków. I trzy rodzaje pocisków. Pierwszy mamy i 916 m na sekundę. Eee, tak sobie, jeśli chodzi o drugie mamy APCR -y 916, no słuchajcie, jak na APCR -y, dla mnie jest to porażka, eee, 916 metrów na sekundę przy APCR jest to eee, bardzo kiepsko. No i ostatnie są to hajaki 900 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o drugie działko, to które możemy sobie wybrać, czyli to trollowe, to jest oczywiście 150 mm, czyli 15 cm i to działko, tu jak to, się, jak to wygląda z tym działkiem. Czyli tak, obrót wieży mamy dokładnie taki sam, 19 stopni na sekundę, depresja i podnoszenie takie same, 10 stopni na dół i 20 do góry, wychyły 180 stopni, minus i plus 180, penetracja 121 na podstawie 150 na tych drugich pociskach i 75 na trzecich. Tu zabieramy po 700 w pierwszych dwóch przypadkach i 910. Y na tych ostatnich pociskach. Czas skupiania 3,6 sekundy, celność 0,54. No to akurat słuchajcie, nie ma się co dziwić, ponieważ jest to działo trollowe, a działa trollowe takie właśnie parametry mają. Jeśli chodzi o strzały na minutę, posiadamy 3,64, także niecałe 4 strzały na minutę. Przeładunek 16,5 sekundy. Damage per minute jest wyliczony na poziomie 2548. 60 pocisków wozimy i tutaj mamy pociski. Pierwsze są to apeki, prędkość 500 m na sekundę. Drugie są to hity, 500 m na sekundę i trzecie 540 m na sekundę są to heki. No oprócz tego, oprócz tych dwóch dział, ten pojazd również posiada to takie mniejsze działko. I jest to 47 mm. Są to karabiny, gniazda karabinów 47 mm. I więc tutaj mamy 30 stopni obrót tych małych działek. Także bardzo fajnie. To akurat jest dobra wartość. Opuszczenie 15 stopni, podnoszenie 20 też całkiem nieźle. Wychyły minus 135 i plus 45, czyli w jedną stronę pewnie się będzie bardziej wychylało. W drugą mniej. Penetracja 81, 122 i 25 zabieramy po 70. Skupiamy 2,3 sekundy. Celność 0,42 i 15 strzałów na minutę. Przeładunek to jest 4 sekundy, także bardzo fajnie. Damage per minute to jest oczywiście 1050. No słuchajcie, przy uszkodzeniach 70 na strzał, no to nie może tutaj być większy damage. 121 pocisków zabieramy i mamy apk apcr apc -y i haki prędkości na wszystkich trzech to jest 810 metrów na sekundę więc to było oczywiście lewe działko natomiast prawe działko zobaczmy czy ono się czymkolwiek różni nie wydaje mi się wygląda tutaj dokładnie tak samo nie wiem dlaczego to rozbili na dwa działka ale te tutaj parametry wyglądają tak samo także słuchajcie no, widząc po parametrach, staram się tutaj jakieś zdjęcie uchwycić, właśnie mowa tutaj o tych dwóch frontowych działkach. Więc wracając do tematu, tutaj odnośnie jego parametrów, słuchajcie, moim zdaniem, najmniejszego sensu nie ma tego pojazdu nabywać, chyba że ktoś jest kolekcjonerem. Ja jestem kolekcjonerem, ale nie kupię tego pojazdu, bo nie mam zamiaru się wkurzać. Um, tak mi się wydaje, że tak będzie rozsądniej, <laughs> ale wasza sprawa, słuchajcie. Macie ochotę, pograć z takim pojazdem. Jak najbardziej, już porozmawiamy sobie o cenach. Więc do tego mamy oczywiście De Orochi. Mamy dowódczynię, tak ona tutaj wygląda w tym mundurku. I e, odnośnie samego pojazdu, więc wiadomo, najdroższy bundle to jest z wszystkimi sprzętami, czyli z wentylacją i tak dalej. Do tego mamy Bostery do pojazdu, do dowódcy i samego dowódcy, 3D i to wszystko jest za 12250 sztuk golda jest to zniżka 30% następna cena jest to 1160 11 sztuk golda i tu również mamy 3D Commander'a mamy Boster'y, ale już nie mamy tego sprzętu i w najtańszej wersji możemy go nabyć za 8560 sztuk Golda i to będzie po prostu sam czołg bez dowódcy i bez innych bajerów. Także zainteresowanych oczywiście odsyłam do sklepu i tam sobie na pewno ten czołg znajdziecie. Możecie sobie jeszcze przed zakupem wejść w jego szczegółowe parametry i dokładnie być może doczytać coś co nie było tutaj podane. Więc taki to jest nowy czołg premium. Dobrze kończymy ten artykuł i ostatnia rzecz jaka nam została to oczywiście takie tygodniowe overview. I co w tym tygodniu nas czeka? Oczywiście nowy pojazd, o którym właśnie rozmawialiśmy. Zauważyliście pewnie, że w drzewku premium co jakiś czas odblokowują nam się nowe pojazdy, więc warto tam zajrzeć. Dodali nowy tutaj, pewnie będą jakieś nowe pojazdy premium. Odblokowane w drzewku premium onczak, Challenger Eventy, specjalne sprzedaże tygodniowe, sprzedaże przypomnienia i oczywiście zapowiedź streamu Nowy Czołg. O tym właśnie przed chwileczką skończyliśmy rozmawiać. W Dziewku y, czołgów premium to jest akurat pojazd y, zimnowojenny, czyli tam występuje jako czołg ciężki. Jest to FV4201 y, łamane przez T95E1, jest to powojenny y, czołg ciężki. Y, Onczak, y, czyli y, taki event, y, żeby nam przyspieszyć grindowanie do t lt też o tym rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o challenge i eventy, jest czwarty, a zarazem ostatni tydzień, jeśli chodzi o challenge na zdobycie tego, oto o tutaj, Aufklarung, Spancer, Pantery, Lajcika niemieckiego, ja już go zdobyłem. W czwartym tygodniu prawdopodobnie będziemy mogli zdobyć Bostery. Wydaje mi się, że karta była na końcu, ale teraz głowy wam na to nie położę. Dobrze! Jeśli chodzi o challenge, yy, przesilenia letniego yy, wygrać dwie bitwy i zdobędziesz taki emblemat. Yy, jeżeli zrobisz to y, trzy razy, yy, tak to tutaj pisało, dajcie mi sobie przypomnieć, dokładnie tak. Jeżeli trzy razy to zrobisz, wtedy odblokujesz sobie specjalną zniżkę na 72 godziny i za 300 sztuk golda. Jest to oczywiście zniżka 50%. Będziemy mogli sobie nabyć 3 dni konta premium, więc to będzie gratka dla tych, którzy sobie sukcesywnie zakupują dni konta premium. No i teraz tak. Od 24, czyli to nam wychodzi na weekend, bo dzisiaj jest 21, będzie matchmaking test, czyli będzie, będą testować znowuż coś, jeśli chodzi również i o artylerię. O, boty i tak dalej, i tak dalej. Także, jeżeli spotkacie w bitwie coś dziwnego e, lub nietypowego, to e, w tym okresie czasu, więc e, nie rzucajcie kontrolerem, bo szkoda, kontrolera po prostu testują znowuż coś, e, kolejna rzecz. Przypomnienie, że jest ciągle sprzedaż e, tych czołgów z serii G.I. Joe, będzie to trwało do 12 lipca, e, o tym również już było. Kolejna rzecz, również przypomnienie, że do 5 to jest od 31 maja aż do 5 lipca jest cały czas w sklepie premium Xbox i PlayStation. Niemiecki, oczywiście, Adler VK4503. I jest to właśnie ten oto pojazd. Słuchajcie, a w sklepie premium, słuchajcie, w internecie nic nie ginie. Tak wygląda Adler według nich. Jak widzicie Adler bardzo nie przypomina Adlera, ponieważ jest to radziecki pojazd. Oczywiście Tygrys w barwach radzieckich. Natomiast jeśli chodzi o nasze WG, no to tak, taką zrobili tak jak w sklepie. Adler to jest po prostu ten pojazd. Specjalnie go otworzyłem, żeby Wam pokazać. Za 850 sztuk Golda, 3 dni konta premium i bostery do tego za 9,99$. Kolejna rzecz, tygodniowe sprzedaże. Więc od dzisiaj nam rusza kolejny taki bundle, w których możemy nabyć różne czołgi. Do 28 i zobaczmy, czyli mamy tydzień, cóż to jest. Szczerze, nie ma tutaj nic godnego uwagi. W pierwszym bundlu jest za 1970 sztuk golda. Jest czechosłowacki, piąty Turan, czy prototypus MET. Do tego jest japoński, piąty Type 3 Chinukai. Swego czasu grałem Chinukai, nie było najgorzej, natomiast nie wiem jak teraz. Ale generalnie te dwa pojazdy są w takim bundlu. Kolejny taki zestaw dwóch czołgów to jest Sherman Firefly i bo oczywiście brytyjski, drugi również. Jest to AC4 Experimental Medium Tank i za 3670 sztuk Golda. Jak dla mnie również nic specjalnego. Kolejna dwójeczka to jest oczywiście Emil 1951, magazynek szwedzki i do tego jest niemiecki VK7501, również znana jako Icebreaker. Tu akurat jest ta wersja bez tego camo. I te dwa pojazdy są za 9580 sztuk Golda. I jeśli chodzi o taki weekly deal. To oczywiście jest Excalibur, jest to niszczyciel czołgów brytyjski, e, poziomu 6/1925 tuk Golda. E, powiem Wam szczerze, ja te wszystkie pojazdy posiadam i jeżeli miałbym się wypowiedzieć, to oczywiście z tych wszystkich e, okazji, które tak naprawdę nie wiem, nie ma tu nic specjalnego, powiem szczerze. E, jeżeli lubicie grać ciężarami, e, to ewentualnie ten zestaw. Natomiast jeżeli, jeżeli lubicie grać niszczycielami, zdecydowanie Excalibur, ponieważ jest i mobilny i ma dobre camo. Naprawdę niezła maszyna. Tego pojazdu akurat y, nie kupiłem, ja go zdobyłem kiedyś na streamie Wargamingu, o czym was, was już kiedyś informowałem. E, dość ciekawy pojazd, y, który tak jak mówiłem jest mobilny, ma niezłe tutaj parametry jeśli chodzi o camo, który oczywiście możemy podkręcić. E, bardzo szybko przeładowuje, 4,5 sekundy, 1,9 sekundy skupia celność 0,30 bez żadnych bajerów także dość dość przyjemna maszyna więc z tego zestawu wydaje mi się żebym wybrał ten ostatni pojazd no i oczywiście są bostery jeszcze w takim tygodniowym dealu są 4 są do dowódcy 20 bosterów do razy 4 do szkolenia załoganta jeżeli nie, nie interesują Was różnego rodzaju mundle, to w Dafu Premium znajdziecie te wszystkie pojazdy, które wymieniłem yy, osobno z, z taką naklejką ze zniżką yy, 15, z dyskontem 15% yy, Super Savings tym razem nam przygotowali, o, przygotowali za 8000 Expa obiekta 244 yy, i odblokuje nam się w 50% po uzbieraniu 8, 8000 Expa yy, Nie pamiętam czy grałem tym pojazdem powiem szczerze, tym na pewno grałem to jest Tier 7 Type 62. Jest to chiński lajcik. Mi osobiście dość fajnie się tym pojazdem grało. Jest taka wersja z tym malowaniem smoka, Kojarzycie z Halloweenowego eventu? To jest dokładnie ten sam pojazd, tylko ten akurat jest bez tego malowania. Do, dość, dość fajny pojazd, jeżeli lubicie grać lejtami, bo jest im mobilny i tutaj wartości penetracji ma całkiem, całkiem też przyzwoite jak na lajta. Rozpatrywać go w kategorii lightów nie jest źle i on jest do zdobycia za 20 tys. expa i wtedy nam się ukaże w 50%. I ostatnim pojazdem jest oczywiście Trinity Mark II. Jest to pojazd, który możemy zdobyć w tym sezonie, więc zupełnie nie wiem dlaczego ktokolwiek miałby sobie go kupić w zniżce 50%. Ponieważ jest on bodajże na poziomie 75, jeśli chodzi o ten sezon, który się niedawno zaczął i potrzeba na niego 40 tysięcy expa. Być może ktoś nie ma czasu grać sezonu, to jestem w stanie zrozumieć, wtedy sobie go może zakupić w takiej nisce. Bardzo fajny pojazd, nadal go lubię, mógłby być bardziej mobilny, to taka tylko uwaga, jeżeli miałbym coś do niego. Jeśli chodzi o przypomnienia, to oczywiście dwa kontrakty nam zostały. Które ciągle są aktywne, jest to kontrakt na sharpshootera, który kończy się 1 sierpnia i hardcase kończy nam się 15 sierpnia. Mi zostały dwa ostatnie stage, dwa czy trzy? Być może trzy. Hardcase, więc sobie gram i zarabiam i zdobywam różnego rodzaju bostery, co też wam polecam. Dobrze. Przypomnienie takie, że jest premium bonus. Grając z pojazdami prowadzącymi do Type 5 Heavy lub do francuskiego amx 50 Foch lub do obiekta 140, zdobywamy więcej EXPA i srebra. Oczywiście pojazdami drzewkowymi. Standardowo długodystansowiec, czyli za 75 wygranych. No, zawsze mówię wygranych, a niekoniecznie musimy wygrać. Za 75 bitew, w których skończymy w topce 7 graczy, jeśli chodzi o expa, zarówno w wygranej, jak i w przegranej drużynie otrzymamy którąś z tych trzech kart. To jeśli chodzi o to, i oczywiście zapowiedzi streamu. Yy, tutaj ten stream już leci. Gdzieś tam sobie rzuciłem okiem, jak yy, przed przygotowaniem tego materiału. Yy, dla Was yy, pokazują tą nową premkę, niekoniecznie yy, fajnie to wychodzi w bitwach, także to tylko potwierdza to, co wcześniej mówiłem o niej. Oraz zapowiedź kolejnego streamu, będzie on 24. Oczywiście będzie Tangzosz i Pengot. I yy, ciekawe, co tym razem będą mieli nam do. Yy, Przekazania. Dobrze moi drodzy, to wszystko nie przedłużając, także to były wszystkie wiadomości, które ukazały się od ostatniego artykułu. Słuchajcie, będzie więcej tutaj filmów teraz na kanale, ponieważ urlop mi się skończył, więc już wracam do Was. Zrobimy sobie również streama, także pogramy sobie i na drugiej wojnie również, nie będziemy się obrażać na drugą wojnę. Podzielimy sobie streama, powiedzmy pół na pół, połowę sobie pogramy na drugiej, połowę na zimnej. Tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo że byliście ze mną i zapraszam do kolejnego odcinka już niedługo. Trzymajcie się, hej!